Cześć, witam wszystkich na kolejnym odcinku kanale Fizjoterapia dla Każdego. I zgodnie z pomysłem tego kanału, to jest pokazywanie Wam różnych takich sposobów rehabilitacji, kiedy nie mamy dostępu czy do fizjoterapeuty, czy do lekarza. Wiadomo, jak to w naszej tutaj sytuacji w Polsce wygląda. I chodzi o to, żeby umieć wykorzystać rzeczy, które mamy w domu, do usprawniania i terapii. Dzisiaj pokażę Wam fajne ćwiczenie, jedno ćwiczenie, z którym możemy wykorzystać piłki, które każdy w domu ma. Nie ma znaczenia, jaka to będzie piłka. Ważne, żeby była. Ćwiczenie to będzie skierowane w kierunku po urazie kończyny górnej. Nie ma znaczenia, czy będziecie mieć problem w stawie barkowym, będziecie po sprawach, nie wiem, złamania w sprawie, nie wiem, w stawie łokciowym, nadgarstki, jakiekolwiek złamanie kości długiej, nie wiem, ramiennej i tak dalej, zerwania stożku rotatora. Nie ma znaczenia. W przypadku jakiejkolwiek awarii w kończynie górnej, na jakimkolwiek poziomie, cała kończyna górna przestaje działać. Ktoś, kto miał już jakieś złamanie, to wie, o czym mówię. Tam sprawa gipsu, który powoduje całkowite unieruchomienie. Mamy tak zwane zmiany wtórne, czyli gdzieś mam złamanie, co mi leczą, a przez to, że jest bezruch, momentalnie następują przykurcze i zaniki mięśniowe w kolejnych częściach tej samej kończyny. I za rehabilitację, za terapię zawsze powinniśmy się zabierać jakby holistycznie, globalnie, że jeśli mam rozwalony nadgarstek i zoperowany, czy tam zagipsowany i to ściągają, to nie znaczy, że mam tylko usprawniać nadgarstek. Trzeba się równo brać i za łokieć, i za na przykład staw barkowy. I tak powinien robić też to każdy fizjoterapeuta, do którego byście się zgłosili. No, ale my możemy tak samo sami sobie pomóc, bez jakiejś tam wielkiej pomocy, w przypadku właśnie któregoś z tych chorób. Z wykorzystaniem dzisiaj piłki. Nie ma znaczenia, większa lub mniejsza. I teraz taka ciekawostka na początek, którą wykorzystamy właśnie do ćwiczeń. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz układ kończyny górnej, nasza biomechanika kończyny górnej jest tak skonstruowana, że jak ja będę miał piłkę w ten sposób, gdzieś przed sobą, kulę, to moja dłoń, jak położę sobie na tą kulę, nie ruszając ciałem, tylko za pomocą stawu barkowego, łokciowego i nadgarstka, jest w stanie objechać i dotknąć każdą część tej kuli z jednego miejsca. Popatrzcie, jakie to jest jakie tu są łańcuchy biokinetyczne. Jak to jest wszystko ze sobą powiązane, tak? I tą zasadę wykorzystamy do rehabilitacji. Można sobie wziąć większą piłkę, mniejszą, zależy, kto jaką ma łapę. I teraz tak, siedząc sobie przy stole, biorę sobie piłkę, siadam równiutko, żeby nie było pracy ciałem i patrzcie, jakie ćwiczenie wykonuję. Jadę cyk i z powrotem. Dłoń cały czas jest na tym samym miejscu na piłce. Cyk, cyk. Mogę jechać tak, powolutku. Ja oczywiście nie mam żadnego problemu z jakimkolwiek stawem, mogę robić kółeczka. Większe kółka angażuje łokieć, staw barkowy. Mogę zrobić mniejsze kółka, skupiam się głównie na nadgarstku łokciu. Jadę do przodu, jadę do tyłu. Jeśli mam problem na przykład w nadgarstku, to na stojąco mogę zaczynać i tylko bawić się nadgarstkiem, żeby nie ruszać na przykład łokcia i barku, ponieważ z jakiegoś tam powodu nie wolno. Tak? Proszę zobaczyć, ile możliwości. Bawimy się w ten sposób, że mamy linię po krzyżu, róża wiatrów, jak zwał, tak zwał. Jadę na 12, na pierwszą, na trzecią, na szóstą. Maksymalnie odginam, tutaj tego nadgarstka nie widać, ale to jest aż takie ułożenie. Może być 9, cały czas dłoń jest na tym samym miejscu piłki.
mogę skrócić sobie ćwiczenia, nie muszę na pełnym. Wszystko w zależności, na który staw chcę się na początku terapii skupić, bo później to już robimy jak na największych zakresach. Hop, hop i jadę, hop, na wszystkie możliwe kierunki i zobaczycie, że wcale to nie jest takie proste. Robimy powolutku i naprawdę staramy się dokładnie nie angażować ze sobą tak teraz o ciało. Tylko to ma pracować dłoń, tak? Czym piłka będzie bliżej, tym nadgarstek będzie bardziej rozciągany, bo mam więcej możliwości. Będę dalej, nadgarstek będzie mniej, ale będę angażował znowu łokieć do wyprostu, tak? I tu możemy się bawić delikatnie, bez żadnego oporu. Warto to ćwiczenie stosować właśnie już od samego początku, tylko jedna też zasada, nie działać, jeśli mam ograniczenie, powiedzmy w nadgarstku i tu już czuję blokadę, nie pcham się na siłę, to już jest mój koniec do ruchu, to robię tylko tyle, tak, żeby nie doprowadzać się do bólu. Jeśli ja mam zdrowy nadgarstek, a na przykład łokieć miałem operowany czy po złamaniu, to też, jeśli ja zrobię ten ruch tu i czuję ograniczenie, a nie mam jeszcze pełnego wyprostu, nie pcham się na siłę do tyłu, do przodu. Staram się lekko naciągać, wracam, jadę tu. Rozumiecie? Powolutku, z czasem ten ruch będzie coraz bardziej płynny. No i oczywiście jest to tak zwany trójwymiar. No to wiadomo, że wszystkie mięśnie nam pracują w trójwymiarze. Nie ma czegoś takiego, że mięśnie pracują prosto lub na boki i ten, bo tak jak zawsze mówię, ruszalibyśmy się i chodzili jak roboty. U nas jest ta dużo, dużo tej diagonalnej i te ćwiczenia z piłkami jak najbardziej pięknie wspomagają rehabilitację, jak nawet można powiedzieć dużo robią dobrego, bo nie dość, że rozciągacie, czy tam usprawniacie rejon, który był urazowy, ale cały czas jakby zmuszacie do pracy wszystkie, powtarzam, grupy mięśniowe całej kończyny górnej, które ze sobą w każdym ruchu współpracują. W różnym procencie, wiadomo. Nawet przy ruchu nadgarstku i łokcie i tak, te mięśnie, wszystko podczas tego pracuje. I o tym trzeba pamiętać. Więc myślę, że fajne ćwiczenie i na pewno niejednemu się przyda w usprawnianiu w domu. Proste, lekkie, przed telewizorem, przy stole można ćwiczyć. No, to dzięki i do następnego razu.